Cześć, witajcie w hotelu przygotowanym dla eksploratorów. To znaczy sobie żartuję, ale tak. Wygląda jakby hotel był przygotowany, żeby eksploratorzy sobie do niego weszli. Szafki są puste. Tu jest kurtka, być może jakiegoś bezdomnego, który sobie tutaj nocował. To by było zabawne, gdyby tutaj był gaz. Nie wiadomo jak z tymi bezpiecznikami, bo one są wyłączone, ale instalacja wygląda na taką dosyć nienaruszoną, więc możliwe, że tutaj szłoby włączyć to wszystko. Czyli między innymi włączyć na przykład takie piece, bo tutaj też są bezpieczniki i to też jest wszystko wyłączone. No ciekawe. Ciekawe to jest, czy by to można było włączyć wszystko, ale nie będę próbował w tym przypadku, bo wiecie jak to bywa. Chciałbym wam powiedzieć, że pierwsze na co zwróciłem uwagę to jest to, że miejsce jest strasznie zapleśniałe, jak widzicie. I może będzie trup. Kurczę, nie ma. Nie ma, kurczę, nie ma. No i oprócz tego, że jest jeszcze zapleśniałe, to są w nim grzejniki. Dzisiaj zwiedzam opuszczony niewielki pensjonat. Położony jest on w górach, z dala od miejskiego zgiełku. Swoim gościom oferował ponad 30 miejsc noclegowych, a także jacuzzi, saunę, miejsce na grilla, plac zabaw i wypożyczalnię sprzętu sportowego. Kiedy jeszcze funkcjonował, organizował imprezy integracyjne, a także zwyczajnie oferował nocleg przyjezdnym. Pensjonat opuszczony został prawdopodobnie ponad 5 lat temu. Niestety nie dowiedziałem się z jakiego powodu. Tutaj ktoś puścił habazie. To znaczy to jest tak zblokowane, wiecie. Kiepsko, no po prostu tam firanką, no nie? Okno jest otwarte właściwie tak jak widzicie. Zamek otwarty. I sobie tutaj po prostu habazie rosną. Mamy tutaj pierwsze z pomieszczeń, które jest już takie... Wydaje się, jakby mogło być przygotowane kiedyś do mieszkania. Chociaż właściwie to pewnie recepcja akurat w tym przypadku, bo tutaj takie może były, wiecie, coś, żeby po recepcjonista albo recepcjonistkę zadzwonić. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie. W zasadzie jest tutaj to wszystko puste i ciężko stwierdzić, co gdzie się mogło mieścić. Na terenie budynku obowiązuje zakaz chodzenia w butach narciarskich. Także jeżeli na przykład przyjeżdżacie na eksplorację i macie buty narciarskie, bo w nich prowadzicie, to musicie je ściągnąć. Zakres czynności: usunięcia zalegającej wody, farby z sufitu, usunięcie parkietu, utylizacja, usunięcie parkietu, usunięcie paneli podłogowych, załadowanie śmieci do kontenera. No więc widzicie, wygląda na to faktycznie, że ktoś to miejsce, ale żulem śmierdzi. Autentycznie żulem śmierdzi. Coś warczy, ale to tak wiecie. Dobra. O, kuchnia to mogła być, bo tutaj były różne talerze i tym podobne. Tutaj się posiłki przygotowywało. Tutaj była toaleta, może pracowników. Jakie stare sprzęty. No to dobra. Więc może tutaj właśnie była kuchnia. A odnośnie tej faktury to chciałem tylko powiedzieć, że ktoś pewnie sobie przygotował. Może posprzątał kiedyś.
To jest toaleta. To tam pójdziemy zaraz. Tam już pewnie będą pokoje. O. O. Powiem wam tak. Teraz bardzo sympatyczny, chociaż tutaj zakładam, że kiedyś mógł być garaż raczej. Jakie echo w ogóle się unosi. No. Ja nie wiem, kto tutaj mieszkał, ale to chyba sam faraon. Ale dziwna sprawa. No i popatrzcie. Aż sobie zdjęcie pyknę chyba tego zaraz. Wyjście na taras takie ciekawe naprawdę. Ale zamknięte. Zrobię sobie zdjęcie i jedziemy dalej. W ogóle taki element metalowy został z karnisza. Tu troszeczkę rozkręcone rzeczy. Popatrzcie, właściwie, o bo tu toaleta jest. Interesujące. O, w zasadzie to też jest nawet interesujące. Popatrzcie, jak ładnie tutaj zarosły te okna. Znaczy może troszkę za bardzo, ale jest grzejnik, jest telewizor, jest tapczan. Panele też są. W zasadzie to jest taka ciekawa sprawa, że widzicie, tutaj drzwi zniknęły. A dużo sprzętu jednak zostało. Tutaj takie grzejniki. Tutaj klucz z brelokiem jest. Brelok jest z tego miejsca, także sorry. Nie no, naprawdę interesujące miejsce, bo tutaj znowu grzejniki zostały. Łazienka w sumie prawie kompletna. W zasadzie to jest kompletna nawet. Patrzcie, tutaj podobnie. Ciekawy jestem, jak to miejsce wyglądało zaraz po otwarciu przez kogoś. Ktoś tutaj mógł mieszkać, widzicie? Jakieś skarpety takie grube, dużej osoby zostały. Tapczany właściwie mógł używać. Bardzo mnie zastanawia, czy to było dawno temu. Kolejny pokój. Wyszedłbym z chęcią na balkon, ale o, jakaś pani tam idzie. Wyszedłbym z chęcią na balkon, ale nie mogę po prostu, bo bym wam pokazał za dużo. Patrzcie, tutaj znowu telewizor został. Znowu łazienka taka w miarę pełna. Grzejnik żebrkowy.
Wody nie ma. Klucz w drzwiach. Dobra, teraz prawie na górę. Dobrze. Muszę złapać kierunki, bo czasem tak jest właśnie, że patrzcie, grzejnik. Tu jakiś zlew, no to tam nic specjalnego. Tu jakiś magazyn był. W zasadzie mogła być też jakaś taka mini serwerownia. Takie regały też, że tutaj stoją, bo one są, zobaczcie, one są naprawdę w dobrym stanie, te śruby i w ogóle. Także to jest nówka prawie, że. To jakaś woda niedokończona. Tak aż można się zastanawiać, jak się tutaj chodzi. Czy... Patrzcie, to też takie dosyć nowe. Można się zastanawiać, że tak, albo ktoś zrobił remont tego miejsca i nagle, nie wiem, skończyło się prowadzenie biznesu z jakiegoś powodu, bo go ktoś wykończył, albo zaczynał remont dopiero. No nie wierzę, ale numer. Muszę sobie jeszcze jedno zdjęcie pyknąć. I popatrzcie. Przecież to jest wszystko nówka. Niemalże. Naprawdę ładnie ogarnięte. Jeśli chodzi tam, wiecie, o kolorki. Ale tutaj tak widzę, troszkę szpetnie ktoś to pomontował. Patrzcie, wieszaczki. Tutaj elegancko, kompletne wszystko jest. Nawet szklanka została do płukania zębów. Może, no właśnie, klamki poznikały, ale popatrzcie, tutaj znowu mamy prawie, że wszystko. Jak to jest? Mało tego, jest jeszcze jedna kondygnacja. Jak widzicie. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Kurczę, jakie to wielkie. Grzejnik znowu jest. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Miała dzisiaj być ładna pogoda. Wow. Miała być ładna pogoda słonecznie. Byłby klimacik na zwiedzanie. Tu może była taka wyspa do kuchenki, no nie wiem. Chociaż może to tak szło, wiecie? Tutaj. Taka półwyspa czy coś. Ja u siebie też coś takiego troszkę mam. No i właśnie. Miała być ładna pogoda na zwiedzanie. Słoneczko miało zaglądać przez okna, a tutaj lipa. O. Taki widoczek. I tyle. Patrzcie, tutaj jest ładny róż. Wszystko pomalowane w ten sposób, łącznie z grzejnikiem. To jest taka... To są takie lody śliwkowe. Kolor lody śliwkowe. No i patrzcie, to na przykład musiało być pod remont raczej robione. Widać tutaj ślady malowania na tej lampie. Czyli ktoś to tak niechlujnie objechał pędzlem. Tutaj wszystko pościągane, tak jakby przygotowane do remontu właśnie. A z kolei widzicie, wiele rzeczy, tu wszystko poodcinane, to nawet nie ma co tego ruszać. Jednak niektóre pokoje wydają się, że tak jakby działały. Być może to było tak, że na dole
Pokoje były gotowe już do używania i działały, a na górze nie. Masakra. Panie, ja jestem w Grecji czy co? Kurczę, takie rzeczy. Jaka wanna w ogóle, to jak to... Ale to chyba ktoś próbował wynieść, wiecie? Bo popatrzcie, jest odsunięte, troszeczkę rozmontowane. No ale jak to zjeść, no nie? To naprawdę trzeba mieć pomysł. Dobrze, wybaczcie, ale muszę to sfotografować. Dobra, w ten sposób lecimy dalej. Niesłychane rzeczy. A już mi się wydawało, nie będę tu wchodził. Zostało nam jeszcze to pomieszczenie, no ale tutaj zbyt wiele nie ma. W sumie tutaj jakiś magazyn, jakaś kupa mi się do buta kocia przyczepiła. Tu ktoś rysował kobietę, ale wyszło jak wyszło, chociaż nawet nie najgorzej. Dobra, pozostało zrobić jedną rzecz. Tutaj wszędzie byliśmy, ok. Wszędzie byliśmy. A jeszcze tutaj nie byliśmy, bo tego nie poznaję. Ale... Ale to po prostu kolejne pokoje są, widzicie? Kolejne pokoje. Jakoś tak troszkę naokoło to obeszliśmy. Wydaje mi się, więc jest telewizor. Są tapczane. Jest znowu prawie kompletna łazienka, nawet ze szklaneczką do płukania ust po myciu zębów. Właśnie tak patrzę. Grzejniki non stop. Wszędzie grzejniki. No ładnie, ładnie. O, kosz na śmieci, szafeczka jeszcze tutaj, popatrzcie. Miejsce jest naprawdę takie, że jakby to dobrze osuszyć, przede wszystkim, to już by się tu chyba można było powoli wprowadzać. Dobra, w tym różu byliśmy. Chyba sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Do tego miejsca podłączony jest prąd. Widzicie? Myślę, że wszędzie. Nie ma co sprawdzać. To znaczy tam na górze co nieco było poodcinane, tak jak tutaj też nie ma lampy, ale generalnie do tego miejsca podłączony jest wciąż prąd. Nie będę tego załączał, bo nie jestem głupi. Dobra. Myślę, że skoro w ten sposób już ogarnęliśmy to miejsce, że nawet jeszcze załączyliśmy prąd, to nie ma co szaleć więcej. Wyłączam tak jak było, tak aby prądu już nie można było włączyć, żeby tu nie doszło do czegoś. I w takim razie zmykamy. Zmykamy. Dziękuję Wam za eksplorację.
I do następnego opuszczonego obiektu. Na razie, hej.